kościanne. Pani Gryzelda zabrała smoki do muzeum. Co to? Spytał w pewnym momencie zdziwiony Jacenty. Ktoś pomazał ścianę. To nie mazanie, tylko sztuka. Przykład malarstwa ściannego, wyjaśnił smok przewodnik. W zależności od zastosowanych technik wyróżniamy. Jacenty nie słuchał dłużej, wpadł na doskonały pomysł i musiał go sobie przemyśleć. Następnego dnia pani Gryzelda wleciała do sali i za mnie mówiła z wrażenia. Na jednej ze ścian ktoś namalował gigantycznego smoka z piłką nożną pod pachą. Co to? Wyjękała wreszcie. Przykład malarstwa ściannego, zawołał z dumą Jacenty. Pani Gryzelda usiadła ciężko za biurkiem. Myślę, powiedziała po chwili, że jutro wszyscy zajmiemy się malarstwem ściannym. Muszę tylko kupić farbę do ścian.